Nie da się ukryć, że teledysk do Fake Love wzbudził też sporo emocji ze względu na pocałunek. Z Kamilem Nożyńskim prowadziłaś jakiś casting na tego modela? Nie, on szedł poza castingiem, tylnymi drzwiami szedł. Ale to nie wiem, przeglądałaś sobie Instagrama i stwierdziłaś, dobra, chcę go i nie, zadzwoniłaś? Nie, mi się już podobał, jak obejrzałam jego film, serial Ślepnący z świateł. Jest mało ładnych, przystojnych aktorów w Polsce, którzy mają taki męski pierwiastek w sobie. Nawet jak jest jakiś ładny, przystojny, no to powiedzmy, że no, nie wiem, czy bym widziała go przy swoim boku w jakichś takich artystycznych wizjach. A on ma w sobie jakąś taką tajemniczość, jakąś taką nienazwany smutek i pasował mi do tego całego obrazu bardzo. I od razu, na dzień dobry, od razu wymyśliłam go. Dobrze całuję. Dobrze. Dobrze całuję. Słuchaj, bardzo wiarygodnie. Pewnie widziałaś te liczne artykuły, które się pojawiły, że Kamil Nożyński odpowiedział na jeden z komentarzy, sugerując, że on ma już rozwód za sobą, rozstanie z partnerką i ludzie się zastanawiają, czy maczałaś w tym palce. Jak już to język. Wiesz co, nie wiem, jaki jest sens, znaczy nie chcę w ogóle tego komentować. Po pierwsze dlatego, że Kamil ma dwójkę dzieci, mają wspólnie razem ze swoją partnerką i nawet jakbym chciała z tego pożartować, czy po prostu pobawić się w jakieś podsycanie, co uwielbiam, to nie będę tego robić ze względu na szacunek na dzieci, które chodzą do szkoły, wiesz, mierzą się z jakąś tam sytuacją, później nie są niczemu winne. Mogę oczywiście rozmawiać w aspekcie zawodowym, jak było na planie, jak nam się całowało, jak się do tego przygotowaliśmy. Natomiast wszystkie tego typu plotki, ich podsycanie, wiesz, bez sensu. Nawet dementowanie jest bez sensu, bo